Paweł Pikselu, wygrywamy drugie spotkanie na wiosnę. 3-4 w Twoim wykonaniu. Rozkręcasz się. No, najważniejszy jest wynik drużyny. To wcześniej gdzieś tak jak trener też wspominał. Najważniejsze jest to, że tworzymy jakiś team, kolektyw, wszystko jest zgrane. Cieszy też, mimo strzelania bramek, cieszy to, że gramy na zero z tyłu. Fajnie jest po prostu grać w takich spotkaniach, gdzie wygrywa się spotkanie przed własną publicznością. Tym bardziej gdzieś tam to cieszy. Oby tak dalej. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Wymarzone rozpoczęcie rundy rewanżowej, biorąc pod uwagę ciężki okres przygotowawczy, obóz. Dokładnie tak jak tutaj redaktor wspomina, sytuacja jest taka, że mieliśmy ciężki okres przygotowawczy, teraz są efekty tej ciężkiej pracy, każdy robił 120%, także nikt się nie poddawał, rotacja była w składzie, nie graliśmy całkowicie cały czas jednym zestawieniem, każdy dostawał szansę, więc teraz to wszystko owocuje i tak naprawdę pokazujemy charakter i mam nadzieję, że to jest początek naszej passy. Trener drużyny gości, pan Jarosław Kotas, trenerze 3-2 dla Huraganu. Jak ocenia pan ten mecz? No na pewno poznajemy się, tak? Jestem trochę krótko z tą naszą drużyną, mało tych sparingów, mało grania. Cały czas szukamy tego optymalnego ustawienia. Chłopacy też są może zaskoczeni tam moim ustawieniem, że mamy z tyłu grać 1-1, ale tabela pokazuje, że my musimy ryzykować, my musimy zbierać punkty, tak? Bo jeżeli będziemy grać zachowawczo i czekać, kiedy nam przeciwnik bramkę strzeli, no to będzie się tak kończyć jak dzisiaj. Dlatego próbowaliśmy, jakieś tam może i sytuacje sobie chcieliśmy stworzyć, ale nic z tego nie wychodziło. Drużyna Huraganu zdecydowanie lepsza, bardziej ograna, doświadczona. Zresztą pierwszą bramkę dopiero się dowiedziałem, że taki fajny piłkarz u was w ataku gra, tak? To już strzelał chyba bramki w pierwszej lidze. No i ta piłka się odbija 6 razy od naszych nóg. W końcu doświadczenie, czego nam brakuje, pokazało, jak się strzela 1-0. Tak? Trzecia bramka, no trochę jestem zdenerwowany, bo jest 2-0, ostatnia sekunda meczu i bramkarz podaje do przeciwnika. Więc tych błędów ta nasza młodzież za dużo robi. Jak pan zobaczy nasz protokół, to tam jest tylko Daniło chyba jako obcokrajowiec i drugi obcokrajowiec, a reszta są dzieciaki, które potrzebują czasu. My tego czasu nie mamy, ja się tutaj podjąłem tego ratowania, ale tak jak powiedziałem, no na pewno czas gra na korzyść tych naszych chłopaków, ale jako Górnik Konin no na razie się tu błaźnimy, kompromitujemy, to na razie nie jest moja bajka. No ale mecz jeszcze trochę zostało, nie patrzymy na tabelę, bo to przecież wstyd patrzeć. Patrzymy na nasze granie, wyciągamy wnioski, drugi mecz, drugie jakieś ustawienie. Już teraz tam siedząc, jak pan widział z boku, już planuję ustawienie na następny mecz u siebie i wiem, że no muszę te dziury łatać, bo nikt do nas z tego co wiem już nie dojdzie. Szukaliśmy jakichś wzmocnień, ale i sytuacja na świecie, sami dobrze wiemy, są rzeczy ważniejsze na dzień dzisiejszy niż piłka nożna, ale w tym momencie dla mnie piłka nożna jest najważniejsza. Boli ta porażka, bo jak się już ma to 2-0, okej, okay, no to chociaż pilujmy tego 2-0, a my jeszcze do szatni dostajemy sobie trzecią. Wynik poszedł świat, ale tak jak powiedziałem, ci chłopacy może już są przyzwyczajeni, że się przegrywa 7, 9, 6 i ich to nie boli. Mnie każda porażka boli, dlatego byłem z boku, żeby ochłonąć, żeby tam nie wchodzić i głupot nie gadać. Ale od poniedziałku no zabieramy się do roboty, mamy kolejny mecz u siebie. Jak pan zauważył, kibiców chyba mamy najlepszych tutaj w tej lidze, jak nie i w drugiej, w pierwszej. Jeżdżą za nami, tak jak powiedzieli, oni są zawsze z nami na dobre i na złe. Ale my musimy trochę im radości dać i myślę, że prędzej czy później zaczniemy jakieś tam mecze wygrywać. Trudna sytuacja Górnika, biorąc pod uwagę tabelę, tak jak pan powiedział, ale rozumiem, że walczyć będziecie oczywiście do końca. Normalnie. Oczywiście, nawet jak ktoś tutaj podsłuchiwał, to ja nawet przy 2-0 w 90 minucie powiedziałem, nie patrzmy na wynik, my musimy się nauczyć grać w piłkę, tak? Bo to jest młodzież, to jest też przyszłość Górnika Koni. Tak? My chcemy tu tych wychowanków jak najwięcej, żeby grali w planach, jak każdy wie, tutaj kibic w Koninie, jest budowany nowy ośrodek, więc ci chłopacy no muszą ten klub uratować, tak? I dlatego no coś za coś, tak? Ja mówię, na pewno te nasze wyniki, gra i tabela nie są fajne, ale lepiej się tak prezentować, aniżeli jak GKS Bełchatów, wicemistrz Polski, który się w trakcie rozgrywek wycofuje, bo ktoś gdzieś tam przeszarżował. My tego nie chcemy robić. Ja mówię, to boli na pewno kibiców, najbardziej mnie też. Też myślałem, że będzie łatwiej, ale niestety ta liga nas cały czas weryfikuje i im szybciej się chłopacy otrząsną i wejdą w tą dorosłą piłkę nożną, to może te nasze wyniki będą lepsze. Zobaczymy. Dziękuję.